Uproszczę jeszcze raz, cześć, jestem Gołąb. Robię gry i lubię gry. Też skorzystałem z doświadczeń, to jest bardzo wygodne, ponieważ wykład miałem zaprojektowany wcześniej, ale prezentację robiłem w nieco późniejszym terminie, tak jak Łuki tam mówi, że 3 dni miał na prezentację, Adam Fapiński miał 2 dni, no to ja też tam miałem 6 miesięcy, więc to trochę nie pykło. W każdym razie skorzystałem, na przykład jest to piękne tło, które Łuki polecał, ale jest też rzecz, którą Łuki polecał wiele razy, to jego platforma, jest super. Wydaje mi się, że skorzystam z tego, że jest mikrofon, że jest nagranie. Ubrałem się w koszulkę z postacią z mojej książki, którą napisałem z zagadkami, bardzo polecam, fantastyczna książka dla dzieciaków. Myślę, że wrócimy do tematu jeszcze kilka razy, bo skoro godzinę musicie słuchać reklam. Ale fajnych gier zrobiłeś, też możesz powiedzieć. Gry będą na slajdach, będzie wszystko opowiedziane. Bardzo dużo białego koloru użyłem. Pomysł na wykład jest taki, żeby opowiedzieć jakieś takie studium przypadku robienia gry. I to pytanie można rozumieć w zasadzie dosyć szeroko. To znaczy od momentu, w którym gra się zaczyna w takim zupełnie nigdzie, do momentu, kiedy jest na półce, tych wydarzeń jest mnóstwo. I jeżeli byście byli zainteresowani którymś konkretnym wątkiem, żebym go pociągnął dłużej, to na pewno zatrzymujcie po prostu, wchodźmy w jakiegoś takiego rodzaju poranną interakcję, bo widzę, że dynamika jest jeszcze ograniczona. Dzień dobry. No i od czego zaczyna się robienie gry? Mieliśmy tam już jeden wykład, będzie też wykład jutro Michała o tym, że można od mechaniki sobie zacząć, czy można od fabuły zacząć. No ja mam taką jedną grę, co zrobiłem tak od mechaniki, mam taką jedną, co zrobiłem od fabuły. Ale wydaje mi się, że bardzo ciekawą rzeczą, którą powiedział Łosi, opowiadał bardzo ciekawie zresztą o potrzebach. Ja trochę tutaj inaczej wskazałem te potrzeby. Jedną z takich dużych potrzeb, którą ludzie mają, żeby zrobić grę, to jest, bo chce być wydany, tak? I to nie jest... nie należy tego rozumieć w takim złym sensie, że po prostu o, marzy mi się sława, chwała, wiekuista i wszystko, tylko jest dosyć unikatowy rodzaj frajdy z tego, że wchodzić do sklepu, czy widzieć taki po prostu produkt, który jest taką mierzalną weryfikacją, że się osiągnęło coś takiego w dziedzinie, która jest kreatywna i ma dziwną konkurencję. Znaczy głównie mam wrażenie, w grach planszowych konkurencją jesteśmy sami dla siebie, czyli ile wciśniemy w tę grę, ile z niej wyjmiemy, to tyle da się ją wydać, a nie dlatego, że kolega wydał, tak? Bo w Polsce się wydaje, nie wiem, 800 tysięcy gier rocznie, więc ten wyścig do wydawnictw jest dosyć mniej skomplikowany. Inną potrzebą może być to, że mam fajną mechanikę, po prostu widziałem jakąś grę, myślę sobie, rzucanie kostką, przesuwanie pionka jest po prostu super, mam ochotę, żeby było więcej, żeby to było takie moje. Że ja tak przesunę pionki, kostka będzie miała tyle ścian po prostu, że nikt tego nie zrobił. I odwrotnie, uwielbiam ludzi, którzy latają statkami kosmicznymi, handlują różnymi towarami i chciałbym, żeby taką wreszcie fabułę pokazać społeczeństwu, żeby to pykło, siadło, bo może inni też polubią. Inną potrzebą może być konkurs, tak? No tutaj mamy na przykład bardzo dobrą grę, równie dobrą, a nawet lepszą, jak wykład Łosia. Chciałbym polecić partytura. I jedną z takich potrzeb może po prostu, że jest konkurs, chce się sprawdzić, chce się zweryfikować, to jest taka motywacja, żeby z tym wystartować. Albo w drugą stronę wziąłem zlecenie, bo na przykład się bardzo przyzwyczaiłem do tego, że jem sobie codziennie chleb, no nie? I nie chciałbym po prostu z tego zrezygnować i żeby jednak tę tradycję kontynuować. Kolejnym takim punktem jest, który tutaj myślę, że będzie nieobcy wielu osobom, to jest po prostu, bo przyjechałem na laba, jest taka umowa, że siedzimy w tych czwórkach, przychodzi co tam 5 godzin komisja i mówi, no to gramy. No i za trzecim razem to się zgubię, powiedzieć, nie, nie gramy. No i wtedy już jest taka presja, żeby rzeczywiście coś zrobić. No i są metody, no tak jak na labie, że po prostu wyciągamy karty z fabułami, karty z mechanikami, karty z jakimiś inspiracjami, albo przychodzi po prostu tam sędziowie czy ktoś, albo tak jak w konkursie po prostu, że jest kartka z napisem, proszę mnie zrobić grę, tam nie wiem, rodzinną do 50 zł i tak dalej. I to jest taki dosyć otwarta woda, na którą się wbiega, ponieważ nawet z tematem tych zahaczek jest mało, jakichś takich miejsc, których się można złapać i z nich wypracowywać, i jest to taki bardzo kreatywny moment. No i chciałbym powiedzieć, że jest inna metoda. Można mieć taką potrzebę, zrobiłbym grę. Wstaję rano po prostu i nie wiem, czy bym wydał, czy cokolwiek, ale chciałbym ja mieć zrobioną grę. No i problem może być taki, że nie mam ani mechaniki, ani fabuły. I wtedy
już w ogóle jesteśmy nigdzie, ale pomysł jest taki, że fabuła nie jest konieczna, ponieważ znamy bardzo dużo gier typu jakieś, nie wiem, szachy, warcaby, Uno. Można fabułę potem przykleić, czyli robimy Azula, wykładamy sobie kwadraty takie skrablowe, tylko że potem przyklejamy do tego płytki. I druga rzecz, mechanika nie musi być nowa. No to jest tak, że jak zajrzymy na top 100 Board Game Geeka, to tam niewiele gier jest takich, że po prostu jest jakimś wyłomem w momencie publikacji w istniejących gatunkach, w istniejących pomysłach, a raczej są to po prostu świetne realizacje istniejących pomysłów. Więc w związku z tym mechanika nie musi być nowa, może być nawet, nie musi być nawet moja, ponieważ niewiele osób wymyśla mechaniki. Obecnie takim ulubionym przykładem jest, że ostatnio wymyśloną mechaniką jest deck building Donalda Vaccarino, czyli tam 15 lat temu. I można jeszcze mówić tam, że legacy, że coś tam, jako mechanizm po prostu dostarczenia frajdy. Ale to tyle. Więc pomysł jest taki, żeby wziąć cudze mechaniki, je posklejać i mieć grę. I na takiej fali powstała gra w 2012 Friedmana Friese pod tytułem Copycat. Wszyscy lubimy, bo on ma gry na F i po angielsku mi się nie udało, ale po niemiecku to jest Fremde Federn, czyli cudze piórka. I polega na tym, że podziękował panu Vaccarino za Dominiona, panu Rosenbergowi za Agricole i panu Fatilowi za Through the Ages. Skleił, napisał z tyłu, że bardzo dziękuję, bo bez tych gier by to nie powstało. I to prawda, to jest w zasadzie sklejka po prostu tamtych trzech gier. Bardzo dobra, bardzo polecam. I jako, że Friedman Friese jest moim ulubionym designerem, to postanowiłem, że zrobię dokładnie tak samo. I pomyślałem, że mam takie dwie atrakcyjne mechaniki, trochę mniej już takie specyficzne. Jedna już się zapamiętuje, a druga już się kłamie i żebym je tak skleił. No i ważnym też takim punktem każdego projektu jest nazwa. Bo zrobimy sobie pliki w komputerze, wielu z nas robi gry na komputerze, tam w Wordzie tak się śmialiśmy, że fajna do druku i coś tam. No i ten folder trzeba jakoś nazwać. No i moja kreatywność nie zna granic, w związku z czym skleiłem blef memory w blefory. Folder powstał i pomyślałem, jest super, to teraz sklejamy mechaniki. No to zrobimy tak, weźmiemy sobie memory, biorę kafle i po prostu bez pokazywania mówię takie same. I inni mówią, no kłamiesz. I nie mogę pokazać albo nie, koniec zasad. I cały taki dumny po prostu, że wymyśliłem coś ekstra, że mechaniki świeże, fabuła jest po prostu gotowa i wszystko. Wysyłam do wydawcy. Nie, to był rok 2016. I wysyłam do wydawcy i mam taką nadzieję, że ten wydawca wymyśli temat, wymyśli szatę graficzną i rozwiąże te wszystkie problemy, bo skoro już ja się zająłem całą tą ciężką stroną mechaniczną, to zostaje. No i wysyłam do wydawcy i to jest naprawdę chwila. To było bardzo miłe, bo wysyłam do wydawcy, dostaję odpowiedź od wydawcy, to nie będę wskazywał kogo, i dostaję, że bardzo fajne i że myślimy nad tematem. I rzeczywiście tak było, że myśleliśmy nad tematem, to rzeczywiście była długa praca, jest tak, że ja wysyłem jakieś pomysły na temat, też wydawca odsyłał i to wysyłanie trwało dosyć długo, bo zajęło nam to 17 miesięcy. Zajęło nam 17 miesięcy, żeby zdecydować, że nie, że się nie uda. W związku z czym bardzo polecam strategię. Uznałem, że to po prostu wydawca się nie zna, gra jest fenomenalna, po prostu zrobi wyrwę w rynku. I wysyłam do innego wydawcy. No inny wydawca dosyć błyskawicznie wpadł na pomysł na łące. I rzeczywiście Jarek Basałyga w naszej księgarni wydał mi przepięknie blefory ze ślicznymi obrazkami. Kaczki zostały. Zostały kaczki tam, właśnie, bo tam był bardzo ważny moment. Bo było tak, że było blefory, to była taka zwykła gra, po prostu memory kłamanie, tak zupełnie serio kłamanie, tak jak w większości gier, że po prostu jak sprawdzam, to jak mam rację, to ja dostaję jakieś punkty, jak przeciwnik mnie przyłapał, to przeciwnik dostaje. I wymyśliłem, że zrobię jeszcze mikrododatek. I mikrododatek polegał na tym, że są karty z kaczką, które nie są w parze z niczym. I można je... No więc właśnie, tak. No. W memory, kafle, które nie pasują do niczego. I można je zabrać. Ale w Piotrusiu nie można na tej karcie zarobić, a tutaj bierzesz taką kaczkę, bierzesz tam krzaka i mówisz takie same, a inni mi wierzą, no to mam dodatkowy punkt. No i tak widzicie, przebiegł cały proces od początku wymyślenia gry do końca. Czy macie jakieś pytania? W sumie powiedziałeś wszystko. Co sądzisz o... Przejdźmy do testowania gier. Co,
Co sądzisz o tych dwóch mechanikach razem? Czy nie miałeś takiego momentu refleksji? Ten moment refleksji nadciągał wiele razy. A miałeś 17 tysięcy na to. Tak? I za każdym razem cały czas uważam, że to jest zaskakująco mój dobry design na takim poziomie, że jest to wyczyszczone. Znaczy rzeczywiście wziąłem czyste memory, czysty blef i tam nie ma napchanych jakichś dziwnych zasad, dodatkowych jakichś wariantów, czegokolwiek. I po tym szalenie dowcipnym preludium przejdziemy do bardziej takiego praktycznego przykładu, czyli gra Jetpack Joyride, która powstała wprost od fabuły. Było tak, że wydawnictwo Lucky Duck Games, w którym wtedy jeszcze nie pracowałem, ogłosiło konkurs, że jest gra komórkowa Jetpack Joyride. Nie wiem, czy kojarzycie, to jest taki Infinite Scroller, że przesuwa się ekran, a ja trzymam ekran, to ten mój ludzik jest trochę wyżej, a jak nie trzymam, to jest trochę niżej. I się pojawiają jakieś tam lasery i rakiety. Jak nie dotknę laserów i rakiet, to duża liczba w rogu to jest coraz większa. Jak dinozaury na kraszu. Jak dinozaur w zepsutej przeglądarce bez internetu. I powstało wyzwanie, żeby coś zrobić na ten konkurs. No więc tutaj się zmieszały moje potrzeby, żeby fabułę, nie mówię fajną, bo wtedy w ogóle nie znałem tego. Znaczy w momencie, jak został ogłoszony konkurs, to nie znałem fabuły, ale było tak, że ta fabuła istnieje. Bardzo chciałem wziąć udział w konkursie i bardzo chciałem mieć wydaną grę, bo wciąż sprawia to satysfakcję. Ale to, żeby była jasność, fabuła była narzucona do konkursu właśnie Jetpack Joyride? Jetpack Joyride konkretnie była po prostu, że jest aplikacja, z którą jest współpraca nawiązana tam z firmą Halfbrick i że dostaniemy wszystkie piękne grafiki. Tutaj, grafiki. I dostaniemy tytuł na pudełko do przyklejenia i oni w apce też zrobią jakiś tam taki mikromarketing, że się wyświetli, że ej, kupcie naszą grę. I no więc postanowiłem, że podejdę do tego tak bardzo analitycznie, bo można do tego podchodzić na wiele sposobów. I wydaje mi się, że takim obecnie w moim podejściu do designu, bo oczywiście jest tak, że ten wykład to może być widać jest z mojej perspektywy, bo ja stoję w jedną stronę, wyścicie wszyscy w drugą. I moje obecne podejście jest takie, żeby myśleć o takiej obietnicy, którą składamy graczom. To znaczy, że to, co ja włożę do pudełka, to, co wydawca tam wyprodukuje, to jest jedno, ale gracze grają tylko i wyłącznie w to, co wyjmą z pudełka, tylko to, co oni tam znajdą. I jeżeli ja będę upierał się, że wszystko super działa i że oni się nie znają, to nieprawda. Jeżeli po prostu każdy, kto otwiera pudełko, mówi, że nie działa, to niestety, jeżeli chodzi jako gra, jako zabawka, jako frajda, to nie działa, bo po prostu nikt się nie umie tym bawić, tak? To ja popełniłem błąd, a nie oni wszyscy. No więc wypada na początku zobaczyć, w którym byśmy wariancie nie byli, jaką obietnicę składamy graczom. No tutaj ta obietnica została bardzo silnie złożona przez aplikację. To znaczy, tutaj była oczywiście duża nadzieja na takie przelewanie się ludzi. Pewnie większa z apki do gry niż w drugą stronę. I te obietnice były wyprodukowane właśnie przez apkę. I przeczytam, bo tu ładnie wypunktowałem. Jedno, że musi mieć duże tempo. To jest taka gra zdecydowanie kibelkowa, w której po prostu rozgrywka trwa 2, 3, 4 minuty. Na jakieś naprawdę ekstra, już się grało przez 4 miesiące codziennie. To z 5 minut można wycisnąć z jednego takiego przebiegu i tyle. Nie ma tam, tak jak wprost wynika, nie ma żadnych ani obliczeń, ani paraliżu decyzyjnego. Nie ma też żadnej losowości. To znaczy, z wyjątkiem jakiegoś takiego generowania dynamicznego poziomu trudności, to cała trudność wynika z tego, że gra jest coraz szybsza i coraz bardziej trzeba być zręcznym, a nie dlatego, że jest jakiś przydział losowości graczom. I bardzo istotnym tak naprawdę jeszcze punktem było to, że to poczucie takie, że jeszcze raz i lepiej zagram, bo to jest właśnie ten gatunek gier dla ludzi, którzy mają preferencje albo z innego powodu taki okres skupienia uwagi 3-minutowy, że gram i wyprodukowała dużą liczbę, ja myślę sobie, ta liczba jest nie dość duża, zagram jeszcze raz, ponieważ już wiem, że lasery to tak się poruszają góra-dół, to teraz też będę się tak góra-dół, tylko w innym tempie poruszać, może się uda. I przy pomocy tego wyprodukowałem jakiś taki prototyp, bo pomysł był, żeby skorzystać z jakiejś takiej fizycznej umiejętności, że skoro powiedziałem, że to jest gra nielosowa, no to zacząłem zastanawiać, jakiego rodzaju fizyczne umiejętności można przejrzeć. Można na przykład zapachowe, czyli to jest, istnieje gra nos w nos, jest parfumer, które opierają się na zapachu, jest jęga albo spaghetti, które opierają na takiej po prostu motorycznej zręczności, są doble na spostrzegawczości i tych jakichś mechanizmów, które można weryfikować u graczy jest sporo.
I grą, która mi bardzo w tym temacie podeszła, był Just in Time, w którym się układa takie puzzle. Pomyślałem, że takie układanie puzzli jest fajne, bo jest w miarę naturalne. To są komponenty ukradzione z Just in Time. W ogóle taka w miarę mało znana gra, bardzo polecam. I pytanie jest, co to ma wspólnego z Jetpackiem? Wydaje mi się, że usłyszałem. Bardzo dobre pytanie. To jest ten Infinite Scroller, to jest ta plansza, po której leci protagonista gry. I z puzelków układamy trasę, którą leci. Na szaro są poznaczone jakieś tam przeszkody, to jest oczywiście wersja prototypowa. Dosyć późna. Na szaro są poznaczone przeszkody, więc chcemy ją mijać. Po prostu chapię klocka z hałdy, przykładam do planszy, jeżeli nie wchodzi w szare, to super, a jak wchodzi, no to lipa, bo przecież to można było zauważyć, że wchodzi i nie kłaść go tak, tylko inaczej. I drugie wyzwanie to są monetki, które po prostu jeżeli się zbiera, to wtedy dostaje się punkty, jest wygodnie, ponieważ klocki plastikowe są przezroczyste i wtedy widać, że wziąłem monetę. I gra wprost polega na tym, że się układa klocki, zbiera monety i tutaj misje w tym pierwszym prototypie były takie, że kto pierwszy ukończy pierwszy segment, kto pierwszy ukończy drugi segment, kto pierwszy ukończy trzeci segment, to dostajesz tam po 3 punkty. Prosta giera, wszystko tutaj jest zrozumiałe, tłumaczy się jak się ma fizycznie na stole 30 sekund i gra się 3 do 5 minut, dokładnie tak samo jak w grę komórkową. I to jest taki ważny moment, że ja już myślałem sobie, gra jest prawie gotowa, tak jak nas Bishop pytał tutaj na w ankiecie, jak przywoziliśmy prototypy, jaką liczbę byśmy przykleili naszemu prototypowi. No to jest takie 4,8, 4,9 w zasadzie, tak? No to co zostało, to żeby tu pomalował jakiś taki ktoś ładnymi kolorami, ale cała gra działa, nie? No i odpowiedź brzmi nie. Ponieważ jest bardzo ważny moment przy robieniu gry, to jest współpraca z w tym przypadku wydawnictwem, z organizatorem konkursu, z tą osobą, która wyda, tak? Zwróćcie uwagę, że za wyłączeniem Łukiego, który jest sam sobie wydawnictwem, generalnie wszyscy autorzy mają zewnętrzne wydawnictwo, zewnętrznego jakiegoś takiego kogoś od produktu, kto im pomaga coś z tą grą zmienić. O co chodzi z produktem? Wydawnictwa gier planszowych nie sprzedają gier planszowych. W sensie, że one biorą gry planszowe i zamieniają je w produkty. To są produkty, które stoją na półce z napisem gry planszowe. Ale to, co jest główną ideą, to jest produkt. To znaczy, jak wchodzicie do sklepu i mówicie, o ta gra, to nie jest w ogóle dzieło autora, że myślicie o tej grze albo o jakiejkolwiek innej. To jest dzieło działu graficznego, marketingu, wielu innych osób. I autor dopiero się pojawia tak naprawdę w okolicach drugiej rozgrywki, którą gracie albo nie. Jeżeli pierwszą zagraliście i nie, no to wtedy jest efekt autora. A jeżeli chcecie zagrać więcej razy, no to jest ten moment, kiedy autorowi coś się udało. I w tym momencie przychodzi wydawnictwo i pokazuje właśnie w tym konkretnym przypadku Lucky Duckom. I dowiaduje się, że gra spoko, oddaje te wszystkie obietnice, które są, pomysł z tymi klockami układanymi jest fajny, bardzo się spodobało, tylko trzeba w zasadzie sporo pozmieniać. Fajnie by było, jakby ta gra była bardziej, bo tam jest ta decyzja, jest taka dosyć płaska, po prostu bez wyścigu od lewej do prawej, zbieram monety, no to żeby to było jakoś trochę bardziej decyzyjne, ale jednocześnie, żeby nie uciec od tego, że te decyzje się podejmuje po prostu na zasadzie klocków. No mniej to przede wszystkim mniej brzydkie musi być, ale to już się oni zajmą tym. Ale tych zmian jakichś tam, tych mikroskopijnych nie będę teraz wspominał, bo nie każda jest ciekawa. Bardzo ciekawy był czas gry, to znaczy, że ja byłem z siebie dumny, że udało mi się wyprodukować grę, która trwa 5 minut, tamtoś na kiblu gra 5 minut i w zasadzie gdyby nie to, że planszówka, to też by na pewno ludzie zabierali pudełeczko i zapełniali sobie czas. No z tym, że ile razy widzieliście na pudełku od gry planszowej, na przykład przyklejamy cenę 75 zł i tak napis 5 minut. No nie bardzo, nie? To nie jest takie, co chcemy kupić. Będzie taka jakaś chwila zastanowienia, to tak jak na pudełku będzie napisane od 7 do 14 graczy i mamy takie... Okej... Chyba, może znajdę teraz w czasie pandemii dużo osób. Druga rzecz to jest wielkość pudełka. I wielkość pudełka też wydawca można skalować w dwie strony, bo może być taka prośba, że chcemy trochę taniej na przykład, żeby było trochę mniejsze pudełko, albo w drugą stronę. Ta moja gierka się mieściła w takie pudełko typu podwójna talia kart. A podwójna talia kart, w szczególności z napisem 5 minut, to nie jest coś, co brzmi jak produkt, na którym zarobimy, tak? Że będzie mnóstwo roboty i tak dalej. Celem wydawnictwa jest zarobienie pieniędzy, bo jest to firma generalnie.
środkiem do tego jest wydawanie dobrych gier, budowanie brandu, bycie dumnym z tego, co się robi, ale jakimś tam celem jest zarobienie pieniędzy / bycie dumnym zrobienia super wydawnictwa, ale żeby można było to robić dłużej niż przez jedną grę, no to te pieniądze muszą się pojawić. W związku z czym trzeba stworzyć dobry produkt. No i też jest tak na przykład, że konkretnie Jetpack Joyride szedł na Kickstartera. No i Kickstarter, tak jak Łuki wczoraj opowiadał i też większość z was pewnie kojarzy, rządzi się jakimiś swoimi prawami. To znaczy, że ludzie oczekują pewnego rodzaju rzeczy, jest pewna dynamika, czyli na przykład to było wydawane w takim momencie, że był super taki silny kult stretch goli, że stretch goli to musi być po prostu więcej niż dolarów, tylko żeby codziennie ludzie jak wchodzą, to żeby było i jeszcze jedna nowa karta, i jedna nowa karta, i jedna nowa karta, i dodatkowy klocek, i jeszcze jeden klocek, i jeszcze karta. No i jest ileś metod projektowania takich stretch goli. Prosta metoda to jest weźmy grę i z niej wytnijmy. Zły pomysł, dlaczego? Bo jeżeli się ufunduje w tym trochę krótszym formacie, to bardzo głupio. Na przykład tak dopiero pionki dla graczy wypadły jako stretch goal i tak ta podstawowa wersja to nie działa. Albo jak wersja, albo jest, no to akurat jest bardzo popularny problem, że odblokowują stretch goal, że tu będzie jakaś tam playmata, że coś tam będzie, po czym oglądamy wersję recenzencką sprzed 8 miesięcy, a recenzent nie dość, że ma playmatę, też jeszcze ma 3D figurki, po prostu jakieś wiemy, co tam za tym rogiem nadciąga. Ta wersja i po prostu w dniu premiery jest takie, o udało się, trochę zabrakło, ale rzutem na taśmę odblokowaliście jeszcze te 4 stretch gole, które powodują, że gra jest dopiero pełnym pudełkiem podstawowej gry, no nie? No więc drugim dużo fajniejszym mechanizmem jest zobaczyć, w jaki sposób można zrobić trochę jakichś takich mikro gadżecików, dodatkowych kart, dodatkowej jakiejś regrywalności, jakiejś dodatkowej wariancji, która nie jest wprost związana z odchudzaniem produktu, tylko została zaprojektowana specjalnie na tę okoliczność. Inną taką rzeczą jest na przykład tryb solo. Na Kickstarterze wtedy mam informację, bo wtedy ostatnio to sprawdzałem, 30-40% graczy było zainteresowanych graniem solo. Co jest zupełnie nie liczbą sklepową. W sklepach ten procent jest znikomy, jednak ludzie jak kupują grę, czy to tam blefory, czy inne perły po prostu polskiego designu, to spodziewamy się, że gramy w 2-3-4 osoby i to są takie liczby, które generalnie każda gra powinna zapewniać, chyba że duży napis gra na 2 osób, no to wtedy też jest w miarę oczywiste. I to oczekiwanie jednej osoby jest duże i Jetpack Joyride, ponieważ jest grą wyścigową z innymi graczami, to trochę trudno to było zrobić, więc wpadł pomysł, żeby zrobić książeczkę z puzzlami. I to był dodatkowy cały produkt, który w ogóle nie był w moim zamyśle ani jako do gry, nie jest częścią gry sam sobie, tak? Znaczy, że gra nie polega na układaniu puzzli, ale jest tak, że wyprodukowałem książeczkę, w której jest jakaś sytuacja, ma się ileś klocków, jakieś tam dodatkowe misje, gadżety, coś tam i trzeba na przykład zdobyć 17 punktów i na końcu książki są rozwiązane, czyli to jest trochę jak są te wszystkie takie linie, tam brain, smart, IQ, solve, puzzle, takie plastikowe, bardzo polecam, jak ktoś lubi. Kolejny ciekawy punkt, gadżety. Jednym z pomysłów na rozwiązanie czasu gry, takim najbardziej naturalnym, jest zrobienie tego, co się robi w wielu grach i to jest zły pomysł, czyli to może zagrajmy po prostu 5 razy, wtedy 25 minut na pudełku, dobra jest. No tylko po co mam grać 5 razy, jeżeli zagranie 5 razy w pojedynczą grę da mi 5 zwycięstw do podziału, ja będę miał 2 zwycięstwa, ktoś będzie miał 2 zwycięstwa i ktoś jeszcze jedno i wtedy jest tak fajnie, że wszyscy jesteśmy super. A tak to gramy 5 razy, w końcu jest takie, no to ja mam jedno zwycięstwo. I graliśmy 5 razy identyczną grę i czemu nie 6, czemu nie 3, czemu nie można było tego urwać w innym momencie. No więc, żeby takie rzeczy naprawić, dodaje się jakiś taki łuk narracyjny do gry, że coś się zdobywa i kolejne po prostu podejścia do gry są, to wrócę do tego obrazka, są inne. I to, co powstało, to są karty gadżetów, takie, że każdy gracz dostaje swoją kartę z taką super, taką, no jak we wszystkich eurograch mocą, typu, że jak zbierasz drewno, to dostajesz kamień, no to tutaj tak było, że tam, nie wiem, możesz przelatywać przez takie ukośne. Jak zbierasz, jak przelecisz koło monety, to też ją zbierasz. I tak dalej, po prostu tych gadżetów wymyślałem dużo. Do tego stopnia, że już był taki moment, że kończyły mi się pomysły i potrzeba było jeszcze 2-3, bo jednak po prostu w pudełku jest 24, to jest standardowa talia. I znowu produkt wymaga, żeby były 24, a moje umiejętności dostarczają 21 i wtedy w 3 dni zrobiłem te 21 i dodatkowe 2 tygodnie mi zajęły jeszcze 3 jakieś takie zupełnie nieskomplikowane gadżety. I wtedy ta gra polegała na tym, że gra się pierwsze podejście,
potem każdy dostaje gadżet, drugie podejście z gadżetem jest puzzle, jest trudniejszy, ze zmienianiem plansz. Potem jest jeszcze jeden gadżet, więc puzzle jest jeszcze trudniejszy, bo trzeba pilnować sobie znowu tych misji, trzeba pilnować zmieniającej się planszy. I jeszcze mamy dodatkowe supermoce, które powodują, że wymyślanie, jak układać klocki, jest trudniejsze. I to w zasadzie wyprodukowało dobrą długość gry. Po czym wystartował Kickstarter. No i okazało się, że tam to w miarę siadło. Ludziom się podobało. I w połowie Kickstartera, tak jak Łuki opowiadał, że ponosi wydawców, twórców Ułańska Fantazja, to też był taki pomysł. A może by zrobić jeszcze jeden taki mikro dodatek, bo ludziom się podoba, żeby więcej tych laboratoriów, więcej czegoś tam, no to tych planszek łatwo dogenerować więcej, bo to jest po prostu przekładanie rakiet i wszystkiego. I więcej tych gadżetów w znaczeniu kart gadżet, a nie figurek i monet, plakatów i takich innych rzeczy. No i wtedy właśnie zadzwonił do mnie Filip z wydawnictwa i mówi: wymyśl jeszcze 12, to zrobimy dodatek. No ja potem wspomnienie, że przez 2 tygodnie wymyślałem 3 i że już moje pomysły się zupełnie skończyły. No odruchowo odpowiedziałem, że trochę już nie da rady, bo moje pomysły się wyczerpały. A film mówi: tym razem robimy taki zupełnie szalony dodatek i to jest znowu fragment produktowy wydawnictwa. Tak? Znaczy, że starałem, że one były takie sensowne, zrównoważone, wszystkie rzeczy. A film mówi: zwalniamy hamulce, jedziemy, po prostu ma być super kreatywnie, super fajnie, wszystko co masz pomysły. W związku z czym powstała paczka gadżetów, z którymi jak ja teraz gram, to dużo chętniej gram z tymi nowymi, bo są odjechane, typu nie wiem, pozamieniaj sobie plansze, w ogóle plansze nie muszą leżeć obok siebie, można robić, w zasadzie każdy umożliwia jakieś coś bardzo łamiącego, takie fundamentalne zasady gry. I udało się to upchnąć w ciągu tych kilku dni, obiecaliśmy, dostarczyliśmy i było fajnie. I w zasadzie ostateczna wersja gry jest mocno spokrewniona z tym, co tutaj prezentowałem jako prototyp, ale zawiera dużo, dużo więcej, ma inne elementy wyeksponowane. I stąd wracając do tej liczby, którą przypisałem prototypowi, to było takie solidne, działające 2, że już wszystko działa, mamy tę mechanikę. Po czym przychodzi wydawca i mówi: no to teraz wchodzimy na kolejny poziom, robimy produkt sklepowy. No i też trzeba się wtedy pogodzić, że niekoniecznie ta nasza gra, którą wymyślamy, to jest idealne rozwiązanie na rynek. Może być tak, że powiemy: o nie, to w takim razie to nie zgadzam się, to nie chcę, żeby moja gra tak zupełnie inaczej wyglądała. Zrywam umowę, nie wydawajcie mojej gry, bo ma być grane 5 minut. Ale też jest tak, że często wydawcy są ludźmi, którzy grali w tam, nie wiem, więcej gier niż mniej, mają jakieś doświadczenie i te pomysły często są bardzo dobre. I jest tak, że ostatecznie moim zdaniem gra, która wyszła, jest wiele lepsza od prototypu, który uważałem, że jest gotowy. Znaczy szedłem do wydawnictwa, po prostu myślałem: biorą, ja wyciągam rękę, tam się pojawiają pieniądze, potem leci Kickstarter, ja tę rękę ledwo utrzymuję, bo te pieniądze się ledwo mieszczą. Nie wydarzyło się i nie wydarzyło się. Nie, no to znaczy, w sensie, to nie jest tak, to jest, ponieważ to jest, pieniądze to jest zawsze ciekawy temat, to mogę powiedzieć, ale Przemku, masz pytanie. Mogę? Śmiało. I do tego momentu, czy pracowałeś zupełnie sam i jak mocno weryfikowałeś swój prototyp z innymi, nie wiem, testerami, graczami? Wiem, że się znacie z Filipem, nie wiem, czy wtedy się dużo mniej znaliśmy. Znaliśmy się, bo rzeczywiście moją pierwszą grę sprzedałem Grannie, czyli wydawnictwo, tak, w którym on wcześniej pracował. Tak. Pytanie, ile osób widziało ten prototyp i jaki miałeś? To jest ciekawe pytanie, bo było tak, że dowiedziałem się o konkursie 3 tygodnie przed zamknięciem konkursu. No akurat, nie? Więc to jest bardzo duże, widać prezentację, można zrobić dużo mniej. I jest tak, że w ogóle pierwszy taki mój pomysł, który powstał, to ominąłem, bo to mogło być ciekawe, ale mam ileś rzeczy do opowiedzenia, które wszystkie ewidentnie są ciekawe, więc staram się wycinać. Pierwszy prototyp, który powstał, zrobiłem, po prostu byłem taki już dumny, że to jest gotowa gra, było wszystko, układanie tych, przesuwanie pioneczków, czegoś tam, i okazało się, że rozgrywka w podstawowy wariant trwała około 1,5 godziny po prostu i ta obietnica tego, że to będzie fajna, szybka gierka z komórki. Tak, ale mi też chodzi... Zaraz do tego przejdę, ja idę bardzo na okrągło do twojego pytania. Boi odpowiedzieć. Nie. Zbieramy się. W związku z czym pierwszy tydzień zużyłem generalnie na wyprodukowanie tego pierwszego prototypu, wyrzucenie go do kosza.
Po czym miałem zarezerwowane wakacje ze znajomymi i pojechaliśmy na narty na dwa tygodnie. W związku z czym miałem... No, to nie jest tak, że wiedziałem, że to będzie na razie jak do tej pory najbardziej dochodowa gra moja w życiu, tylko po prostu jest konkurs, w którym biorę udział, jak się uda, to jest ekstra. No ale jak raz do roku udało mi się wreszcie znaleźć tam czas ze znajomymi, no to fajnie byłoby z nimi spędzić. I tak naprawdę na tej sześcioosobowej grupie, głównie na poziomie teoretycznym, znaczy przychodziłem, po prostu zjeżdżamy sobie na nartach i mówię, jadę z tobą na wyciągu i było tylko... może nie, ale w końcu do kogoś dosiadałem i mówiłem, mam super nowy pomysł, posłuchaj. Nie smak, nie zapach, nie potrącanie bierek, nie żadne moje drugie spaghetti, tylko wezmę takie plastikowe klocki i będziemy je tak w takiego węża układać. Więc okej. To chyba najlepsza recenzja, jaką słyszałem. Idziemy dalej, no to skoro już te klocki, to będą takie plansze i tam się to układało. Co ty robisz gry? Ja nie lubię gier. Zabrałeś Blokusa na wakacje. Nie miałem Blokusa wtedy. Nie, to jest tak, że wróciłem z wakacji, zostało mi tam właśnie 3-4 dni, więc wyjąłem Blokusa, wyjąłem to wszystko. To jest w ogóle super rzecz, to jest akurat wątek, który chciałbym poruszyć. Narysowałem te plansze, to jest ewidentnie zrobione w Excelu, po prostu kolorowałem komórki na szaro złoto i znalazłem w internecie, jest takie liczba 1 w kółku i wtedy do nas literą, więc się łatwo skaluje. Wyprodukowałem to i w zasadzie te plansze dotarły do ostatecznej wersji gry. I mam wrażenie, że tak jest bardzo... wrócę do twojego pytania jeszcze za sekundę. Tak. Uwielbiam dygresję. I że bardzo często do ostatecznej wersji gry docierają różnego rodzaju takie losowe decyzje z etapu początkowego, typu narysujmy sobie mapę, narysujmy sobie karty postaci, narysujmy coś tam. I to bardzo często wyznacza taki trend, w którym się poruszamy. I wracając do twojego pytania, bo już wyczerpałem wszystkie zmiany tematu. Nie wszystkie. Jak dużo osób to testowało? Przetestowałem to, myślę, na 6 osobach. Takich faktycznie po prostu znajomych, czyli wsiadłem w autobus, pojechałem, powiedziałem, jest super gra i pojutrze wygrywam konkurs, musisz to zagrać. Pierwszy raz w życiu miałem rację, jak powiedziałem, że wygram konkurs. Więc też było mi bardzo miło, ale to też miałem dosyć niską wiarygodność w tej kwestii, bo jednak już wiele razy przywoziłem coś, co ewidentnie będzie następnym po prostu najlepszym sukcesem na rynku i no, nie było. Jeszcze jedno pytanie. Śmiało, mam dygresji. Jaki wpływ testerzy mieli na jakby to, co wysłałeś? Żaden. Tak, nie, ale to jest tak, że znaczący, w sensie ten koncept, jak wymyśliłem, że są klocki i ponieważ w apce to wygląda w zasadzie tak, to tu nie miałem za dużo jakiegoś takiego luzu mechanicznego. W sensie jak już zdecydowałem, że to będą klocki układane na planszę, to ta gra w zasadzie musiała tak wyglądać, ten pierwszy prototyp, jak wyglądała. Więc tutaj testerzy, którzy mówili, w sensie tam ktoś powiedział, że może piąte laboratorium, a może nie, w sensie piątą taki segment dołożyć, no to są tego typu uwagi, no ale to jest też taka rzecz, którą jak już zauważyliśmy na testach, to się łatwo zmienia, czyli po prostu się wyjmuje nową kartkę i mówi... Gotowe, tak? I wyszło fajniej albo nie i to się łatwo weryfikuje, a takich fundamentalnych zmian nie. I dopiero praca z wydawnictwem zamieniła OX gierkę taką, nawet 5,5 na 10 bym dał temu, co tu jest, w solidną zabawkę, która sprawia frajdę więcej niż raz. Więc tak naprawdę większością testerów był połączony umysł wydawnictwa, który mówił, że z perspektywy produktu, z perspektywy gry, z perspektywy czegoś potrzebne są zmiany. To dokończę o pieniądzach jeszcze, bo to zawsze są te pytania, więc to jest ciekawe. Tradycyjna stawka w większości wydawnictw w umowach jest 5% i tam ona się zmienia tam na 4,5, 5,5, jakieś tam takie rzeczy, czasem może troszkę mniej. I czasem jest jeszcze, to się nazywa success fee, to jest fajny pomysł, jeżeli gra się sprzedała jakoś ekstra, typu nie wiem, powyżej 20 tysięcy, powyżej 50 tysięcy, to ta stawka rośnie, bo jeżeli się sprzedało więcej niż 50 tysięcy, to może jednak ten autor tutaj coś zrobił, a nie tylko ta piękna okładka albo temat wzięty z gry komórkowej. No i więc przy tych 5% nawet i po odliczeniu tam stawek kickstarterowych, tak jak tam Łuki mówił, tak, się odlicza 10 na kickstartera, 5 na jakieś tam coś tam, 5 na coś tam, to nadal tam z tych 150 tysięcy dolarów, czy ile tam zostaje, no to jeżeli dostałem 5%, to jest wyraźnie najlepsza wypłata, jaką dostałem w życiu za grę i myślę, że cała reszta gier do tej pory się nie zsumowała do tego. Tak, najgorzej zarobiłem 20 zł, także to jest moje takie na razie
czyli od tamtego czasu żyjesz za to, co zarobiłeś na bitwach? Nie, otóż się okazało, że muszę też chodzić do pracy. Bo tak jak mówiłem, jedną z moich potrzeb jest chleb. Czyli można by się pokusić o stwierdzenie, że robienie gier nie jest dochodowe? Tak, to znaczy, że bardzo trudno jest przejść na faktyczne utrzymywanie się z tego. Wydaje mi się, że w Polsce ludzi, którzy zajmują się tylko i wyłącznie robieniem gier zawodowo i nie mają innych źródeł takich fundamentalnych utrzymania, no jest na palcach jednej ręki do policzenia. I to może być więcej niż tak. To może być więcej niż dwa, ale to nie musi być dużo większa liczba. Zresztą Adam Chłapiński wczoraj prowadził wykład, więc kojarzycie go. No i to w zasadzie jest taka jedna z podróży. I właśnie, to jest też taki ważny moment. W tym momencie, w którym jest już produkt, jest już pudełko, to mój kontakt z grą jako autora się urywa w pewien sposób. W sensie nadal dostaję potem egzemplarze autorskie i taki papierek, że tam się sprzedało kolejne 34 egzemplarze, co tam po 2,50 razy procent nie przekroczyliśmy jeszcze zaliczki. No mam taką grę, która mi po prostu co pół roku od 3 lat przysyła taki papierek, że tam po odliczeniu do wypłaty 0,0, jakby pan potwierdził, że to jest dobrze rozliczone. No nie muszę tego potwierdzać, no. Tak, i... Na szczęście nie zdarzyły mi się problemy z wypłatami, znaczy rzeczywiście wszystkie wydawnictwa, z którymi współpracowałem, czy tam nie wiem, 8 czy 10, z którymi już mam współpracę, bardzo to jest przyjemnie rozwiązywane, bardzo to jest w taki profesjonalny sposób załatwiane wszystko. I w tym momencie moja przygoda z grą się urywa, mimo że potem gra ma jeszcze bardzo dużo, tak? Bo jest cała produkcja, spedycja tego, marketing jeszcze dodatkowy, bo marketing się uruchamia w przypadku Kickstartera dwa razy, czyli przed Kickstarterem i przed faktycznym wypuszczeniem gry, jeżeli chcemy mieć tę nóżkę taką sklepową, retailową. Ale z perspektywy autora, bo tutaj myślę, że mówię do was jako do autorów gier, a niekoniecznie do wydawców, to ta zabawa z grą się kończy w tym miejscu. W sensie w momencie, w którym naniesiliśmy ostatnią poprawkę, jest też tak, że czasami wydawnictwa nanosi jakiegoś rodzaju poprawki. Znaczy po prostu wydawnictwo ma jakiś super pomysł, że niezbędne będzie, nie wiem, dodajemy klepsydrę do tajniaków albo coś tam i po prostu to jest tak, że najczęściej autor mówi spoko i jest problemem. Myśleliście, że to koniec. Ciągniemy temat dalej. Tutaj będzie troszkę krócej. Drugą taką grą jest Awantura o Skarby, która bardzo znikomo znalazła się na rynku. W sensie, że nie wiem, czy tu ktokolwiek, jeżeli nie był na moich poprzednich wykładach, słyszał o tej grze. A szkoda, bo uważam, że to jest obecnie chyba moja najlepsza gra do tej pory zaprojektowana mechanicznie. I pomysł był taki, że wymyśliłem taką dosyć zgrabną mechanikę, że się były wyłożone karty, takie klasyczne set collection, tam za coś są punkty, za coś punkty, kto ma najwięcej obrazów, kto ma najwięcej, tam były klocki Lego, jakieś takie inne rzeczy. I wykładaliśmy żetony, licytowaliśmy, kto ma najwięcej żetonów, to brał pierwszy, potem w kolejności tego, jak te żetony schodziły, to się brało te karty. I było super mnóstwo testów, już byłem zadowolony. Już byłem gotów to wysyłać do wydawnictwa i na jednym z turniejów frisbee, na który pojechałem, zagrałem z znajomymi. Jeden mówi, ale to jest taka prosta strategia, że jak zrobię to, to w grze licytacyjnej będę po prostu za każdym razem wygrywał. No i się okazało, że rzeczywiście jest po prostu taka dosyć prosta strategia, która wygrywa za każdym razem grę licytacyjną, co było dosyć smutne. W związku z czym musiałem dużo zaorać, ale to już był ten moment, kiedy zakochałem się w tej grze po prostu. A propos zakochałem się w grze. To jest, wydaje mi się, ważny fragment robienia gry, to znaczy, że dopóki wam sprawia ta gra frajdę, dopóki wierzycie w to konkretne, co macie w pudełku, to warto się tym bawić, jeżeli wyciskacie z siebie po prostu rzemiosło, bo trzeba to zrobić i tak dalej, to dopóki to nie jest chleb albo praca po prostu taka codzienna z tego czy innego powodu, to zdecydowanie lepiej schować do szuflady, wysłać do szafy i poleżakować to sobie po prostu, aż wróci wena ochota na to. I to, co zrobiłem, to pierwsze to zrobiłem zmianę mechaniczną, to znaczy zrobiłem zupełnie nowy styl licytacji, zrobiłem taki, że się jedna osoba dzieli, druga albo akceptuje ten podział, albo robi nowy, dla siebie bardziej niekorzystny, więc gra się zbiega, przez tych niekorzystnych podziałów do momentu, kiedy ktoś to zaakceptuje i wtedy się dzielimy resztą.
i dużą istotną zmianę w oparciu o feedback testerów. Tutaj ta gra była z kolei testowana mnóstwo razy. Tu miałem setki testów zrobione, mimo że gierka jest taka na pół godziny wtedy była. I wypadałoby zgadnąć po 50 testach, że tam więcej nie zostało. Zamieniłem set collection, w którym były wyścigi. To jest takie, że właśnie kto ma najwięcej, kto pierwszy nazbiera. To bardzo polecam grę Sushi Go Party, która jest w zasadzie encyklopedią pomysłów na to, jak zrobić set collection. I jeżeli w Sushi Go Party wam nie wystarczy, no to wszystkie pozostałe są pewnie już w awanturze skarby pomysły i ostatnia fala już po prostu dopływa do brzegu, już więcej tego nie będzie. I set collection. Postanowiłem, że zmienię je tak fundamentalnie, żeby się je obliczało tylko indywidualnie. Znaczy na koniec gry, żeby nie było takiego przekrzykiwania, którego ja osobiście po prostu jako autor nie lubię, że mnie to męczyło, że ktoś krzyczy, ja mam 7 klocków Lego, ja mam 4 obrozy, ja mam coś tam. I trzeba było się porównywać, tak jak po prostu wyjmuję karty, układam je sobie w stosiki, dodaję 2 pamięci, spuszczam na dół, wychodzi liczba i wtedy krzyczę liczbę i jeżeli ktoś, nikt nie krzyknął większej, to jestem cały zadowolony, że wygrałem. Jak ktoś krzyknął większą, to mówię fajnie, ale i tak jestem zadowolony z mojego naprawdę dobrego wyniku. I wyszła prosta, elegancka gra, dosyć szybko się grało. To posprzątane set collection, w którym nadałem jakiś temat, tak? To jest też taki ważne, że już myślamy, że zrobimy to set collection i tych mechanik wybieramy ileś. I to był taki jeden z pierwszych momentów w moim designie, że wymyśliłem, że jak robię 5 rzeczy z jednej puli, to fajnie by było nadać im jakiś taki właśnie trend, że tak jak tutaj, że one są wszystkie liczone indywidualnie bez krzyczenia i to powoduje, że gra jest dużo łatwiejsza w odbiorze, bo jest, mówi się na koniec, liczymy sobie punkty i nie ma tłumaczenia, jak tam obsługiwać jakieś dodatkowe wyjątki. I naprawdę byłem już wtedy zadowolony, wysłałem do kilku wydawnictw, wysłałem do wspomnianej Granny, do Filipa Miłyńskiego. Nie chciał. Wysłałem do innego wspomnianego wydawcy, też nie chciał. Poszedł zresztą sobie już. I tam jeszcze... dużo szybciej. Też wysłałem do naszej księgarni, do kilku innych miejsc i wysłałem i nikt tej gry nie chciał wydać. Ja byłem przekonany, że to jest naprawdę dobra gra, że jest frajda w tym wszystkim. I wtedy... okazało się, że mieli absolutną rację, że ta gra nie jest produktem, nie jest dobrą zabawą, jest tylko fajnym designem. Fajny design to jest ekstra, tak? I w tej skali od 1 do 5 to już było takie solidne 3, że tam wszystko działa, ale jeszcze brakowało jakiegoś takiego czegoś, żeby określić, czym ta gra się różni od innych i dlaczego jest fajniejsza, lepsza, gorsza. I wtedy zacząłem współpracę z wydawnictwem Leonardo. To jest wydawnictwo, które wydało chyba najbardziej znane to jest Magnum Sal, to możecie bardzo kojarzyć. Również tu jest pojawiający się Filip Miłyński, autor tej gry, który pracował w Grannie, która odrzuciła awanturę o skarby, ale za to wzięła moje spaghetti. No, tak jak jest tutaj 50 osób na sali, to drugie 50 jest gdzieś w Polsce, w zasadzie wyczerpaliśmy polski game design, mam wrażenie. Więc te osoby się powtarzają w opowieściach. I we współpracy z wydawnictwem Leonardo dostałem mnóstwo naprawdę znakomitych porad deweloperskich i designerskich. To znaczy taki, to była najprzyjemniejsza współpraca, jeżeli chodzi o taką wartość merytoryczną. Pomysły były znakomite, a jednocześnie zostawiały mi dużo przestrzeni. Pierwszy pomysł był taki, że gra jest fajna, ale jest prosta. Zrób ją trochę większą i dodaj jakiś twist. I to było takie pierwsze zamówienie. Więc to nie było tak, że mi powiedzieli, ej, dodaj tutaj jakąś taką konkretną kartę, tylko po prostu kierunek, w którym powinienem podążać, no i tam wymyślimy ileś pomysłów, przegadaliśmy, to wróciło. I nowa wizja gry była, że ten jest trochę bardziej skomplikowany, że to już nie jest tam na pół godziny ze znajomymi na działce, tylko na pół godziny, na 45 minut i ze znajomymi na działce, którzy jednak się zgodzili zagrać. Tak, bo to jest takie, że czasami da się ludzi namówić, no, że nie odmówią, to zagrają, a tutaj już musieli tak aktywnie chcieć. I moim zdaniem to jest rzeczywiście najlepsza gra, którą zrobiłem. Jest bardzo czysty design, jest... bardzo poukładane wszystko, jest dobrze zrozumiałe, płynnie rozgrywka idzie. I jednocześnie produkt nie jest tak silny, ponieważ współpraca, jak widzicie, była zdecydowanie na bardziej deweloperskim, designerskim poziomie, a trochę mniej na poziomie produktowym. I to jest zawsze takie trudne, to znaczy, że wydawnictwo Leonardo tworzy, moim zdaniem, znakomite gry i bardzo polecam w zasadzie wszystkie gry, które wydali, bo tam jest ta miłość do tego, żeby zrobić dobrą grę. Żeby ta gra, która jest, to była ekstra. I produkt jest na drugim miejscu, w związku z czym gry wychodzą ekstra, jak sobie je kupicie, to wszystkie są naprawdę bardzo dobre. A produktowe jest różnie w zależności od tego, po prostu jak konkretnie z danym produktem wypadło. I to nie jest tak, że ta gra się nie sprzeda, tak? Bo to się w zasadzie już tam sprzedał nakład i to dobrze poszło.
I w tym momencie tak samo się urwała moja rozmowa z produktem. W sensie ten moment, kiedy już wydawnictwo mówi fajne, no to nanoszę ostatnie poprawki po rozmowie z wydawnictwem i też już kończę. W związku z czym ten cykl życia gry wydaje mi się, że kończy się nie na tym, kiedy my uważamy, że gra jest gotowa, tylko kiedy wydawnictwo, czy tam konkurs, czy ktokolwiek uważa, że to jest warte wydania. Że to już jest gotowe wtedy. Czyli autor ma dużo mniej do powiedzenia w tej kwestii niż się powszechnie wydaje. I znowu czas na pytania odpowiedzi. To już jest ostatni taki slajd. Pan Bishop. Powiedz mi, czy po tym, jak produkt trafił na półki sklepowe, byłeś jeszcze przez jakiś czas, że tak powiem, absorbowany przez wydawnictwo w związku z tą grą? Na przykład, nie wiem, na jakieś prelekcje, spotkania autorskie, różne takie historie? O, to jest tak, to jest bardzo, bardzo fajne pytanie. To opowiem szerzej, bo tych gier wydałem kilka, więc w przypadku Awantury o Skarby tego było mniej. Na granicy wcale. W przypadku Spaghetti na przykład była bardzo fajna akcja taka promocyjna, że zadzwonili do mnie z Granny i czy bym nie ubrał się w piękny fartuch z napisem Spaghetti, czapkę kucharską, ceratę rozkładamy jak we włoskich serialach kuchennych i ja tam opowiadam, że tutaj też wyglądam tak trochę jakbym przyjechał z tamtej granicy zza. I opowiadałem o tym, więc to nagrałem taki filmik, który był puszczany. Zostałem zabrany na Essen, to jest ekstra sprawa, że można wyruszyć na jakiegoś rodzaju targi. Pojechałem, nagramy w Polsce, to jest fajne, ale nagramy w Polsce jest nieco łatwiej dojechać, bo się wsiada w pociąg. I jak już dotarliście tutaj do Poznania, to wycieczka do Gdańska nie stanowi dużo większego osiągnięcia. A wycieczka na największe na świecie targi gier planszowych, na których, jak pamiętam, jest wczoraj było 209 tysięcy osób. W zeszłym roku? A w tym roku będzie zero. Ponieważ jest taki rok, że nie ma targów. I wtedy pojawienie się na tych targach z własną grą, no to jest tak jak nieopisana wręcz jest radość, kiedy dostaje się pierwszy egzemplarz. Tam słyszałem wczoraj, jak jeden z autorów dostał pierwszy egzemplarz swojej gry i był bardzo szczęśliwy. Nie dostał, tak a propos. Nie swój. Pokazałem cudzy. Dostał swojej gry, ale swojej gry. Tak, no i ta radość jest gigantyczna i to uczucie da się powtórzyć, to znaczy w momencie, w którym się wychodzi na targi i jest taki moment, że wydawnictwo uznało, że ta gra jest super i promujemy i stanąłem przy straganie i ja stałem i opowiadałem o mojej grze i przychodzili ludzie i mówili opowiedz mi o twojej grze, a ja mówię czekałem na to, nie wiem, 15 miesięcy ile trwa produkcja gry, żeby ktoś jeszcze powiedział opowiedz, po czym wyciąga. Nie pamiętam zasad, nie, to było tak dawno. Nie, no oczywiście to generuje różnego rodzaju śmieszne historyki, znaczy spaghetti, które jest grą dla dzieci i polega na tym, że są to takie miękkie bielki generalnie, że się po prostu wyciąga z talerza sznurówki i trzeba unikać kulek. To też uważam za jeden z lepszych moich designów. I podchodzą tacy uprzejmi Niemcy z brakiem uśmiechu na ustach, oglądają, pytają, czy moglibyśmy jakąś skróconą wersję tego zagrać? No, ja tak mówię, gra trwa z dorosłymi w tym prostym wariancie trwa 4 minuty. No możemy grać do połowy, ale wydaje mi się, że jak już zaangażujecie się w 2 minuty, to dociśnijmy to do końca. Może być ciężko, ale to każda minuta na SN. Tak, no. No więc to są jakieś takie rzeczy, na przykład w przypadku Jetpacka było tak, że jak to powstawało, jak to już było w produkcji, no to jeszcze wydawnictwo poprosiło, żebym napisał jakieś takie krótkie wspominki z tego, jak to tworzyłem. I w przypadku kilku innych gier to się pojawiało po prostu, na przykład, nie wiem, jak były dwa lambury, to żeby wybrać jakieś hasła i tam Fox Games nagrali taki filmik, w którym były zgadywane te hasła. I jakieś takie mikroakcje marketingowe, gdzie się rozmawia albo z ekranem, albo faktycznie z ludźmi na targach się pojawiają. To jest też szalenie satysfakcjonujące i dodatkowa przygoda.